Jedziemy do kraju, gdzie lato trwa tylko 2 miesiące, gdzie przez większość roku jest ciemno i chmurno, gdzie największą mniejszością są Polacy, a największym przysmakiem jest łeb barani i hakar, czyli mięso rekina odpowiednio przygotowane i pachnące amoniakiem. Lecimy na wyspę ognia i lodu, lecimy na piękną Islandię. Późną nocą, a w tym czasie noc na Islandii trwa około 3 godziny, na lotnisku w Keflaviku przejmuje nas przewodnik grupy pan Damian i jedziemy do hotelu. Po 4 godzinach snu zwiedzać będziemy stolicę Islandii. Dom Hofdi po islandzku oznacza przylądek. W tym domu w październiku 1986 roku spotkał się Ronald Reagan i Michail Gorbaczow. Ma odpowiedni mięsny smak i niepowtarzalny brązowy kolor, a sama kiełbaska zaskakuje po ugryzieniu. Ważne są też 2 rodzaje cebulki, smażona i surowa. Co do przypraw, to pylsur, bo tak po islandzku nazywa się hot dog, ma ich nie mniej niż 3. W tym miejscu w 2004 roku prezydent Bill Clinton również zamówił hot doga po islandzku. Stojący obok parlamentu niepozorny kościół to luterańska katedra, najważniejsza świątynia w kraju. W budynku z szarego kamienia od 1881 roku mieści się siedziba islandzkiego parlamentu. Od 1991 jest on jednoizbowy i zasiada w nim 63 posłów. Perlan to nowoczesna budowla wzniesiona na ogromnych zbiornikach z gorącą wodą, zaopatrującą cały Reykjavik. Wewnątrz, pośrodku budynku, tryska sztuczny gejzer. Thingvellir jest to najważniejsza dolina Islandii. Tutaj od 1930 roku obradował najstarszy parlament Alting. W 1000 roku w tym miejscu ogłoszono, że chrześcijaństwo jest religią państwową. Tutaj spotykają się, a właściwie oddalają corocznie o 2 cm płyty litosfery euroazjatycka i amerykańska.
Jedno z najważniejszych miejsc w dolinie to skała mówionego prawa. Alting rozpoczynał się tym, że przewodniczący recytował z pamięci istniejące prawo, przypominając jego zasady. Poza tym przedstawiał projekty nowych ustaw do akceptacji. Natomiast skała mówionego prawa to skała na Thingvellir, przed którą przemawiano. Głos odbijał się od niej i trafiał do najdalej znajdujących się uczestników Altingu. Na tablicy przedstawiona jest chronologicznie historia tego miejsca. Na czerwono zaznaczono okres, w którym odbywały się tutaj wyroki śmierci. Okres ten wynosi 150 lat. Na rycinie przedstawiono, jak odbywało się zabijanie czarownic oraz niewiernych żon. Kobietę, która znajdowała się nad rzeką na skale, krępowano i przymocowywano kamienie do jej nóg. Świadkiem egzekucji był pastor. Kat natomiast znajdował się po drugiej stronie brzegu. Pociągając linę, powodował, że skazana wpadała do rzeki i topiła się. W taki sposób zginęło 18 kobiet, natomiast 30 mężczyzn zostało ściętych, a 15 powieszonych. Jest to 10-metrowy wodospad wykonany 1000 lat temu, aby gromadzącym się tu ludziom i koniom nie brakowało wody. Jedziemy w kierunku wodospadu Złotego. Swoją nazwę wodospady zawdzięczają rozbryskującej się w świetle słońca na skałach złocistej wodzie. W pogodne dni nad wodą unoszą się zawsze liczne kolorowe tęcze. Przyjechaliśmy do hotelu, który zlokalizowany jest naprzeciwko parku, gdzie znajduje się gejzir, ojciec wszystkich gejzerów. Od jego nazwy pochodzi miano nadane tego typu źródłom geotermalnym na całym świecie. Gejzir wyrzucał wodę na wysokość 80 metrów od XIV wieku do lat 60. XX wieku. Obecnie wyrzuca wodę na kilka metrów co około 48 godzin. Niezwykle popularny. Natomiast Strokur, inaczej maselnica, jest gejzerem czynnym. Wyrzuca wodę regularnie co około 10 minut na wysokość 30 metrów. Najwyższy czynny wulkan wyspy, 1491 metrów nad poziomem morza, należy do najbardziej aktywnych. 60-metrowy wodospad Seyalandfoss to jeden z niewielu wodospadów, gdzie istnieje możliwość przejścia za jego kaskady i podziwiania ogromnej ściany wody z codziennej perspektywy.
Kolejny wodospad to wodospad Skogafoss, gdzie według legendy za 60-metrową ścianą wody ukryty jest skarb wikingów. Jedziemy do Muzeum Ludowego i do skansenu w Skogar. W muzeum znajdują się przedmioty, które służyły mieszkańcom tych terenów w poprzednich wiekach w codziennym życiu. Każdy z tych przedmiotów był oznakowany przez właściciela i był dla niego prawdziwym skarbem. Kradzież tych przedmiotów była niedopuszczalna, a jeżeli się wydarzyła, to kary były bardzo drakońskie. Głównym pożywieniem Islandczyków były i są do tej pory ryby. Aby zapewnić odpowiednią ilość pożywienia na porę zimową, po złowieniu ryby były i są suszone. W gablocie tej znajdują się naczynia i pojemniki do jedzenia. Łyżki robione były nie tylko z drewna, ale również z rogów zwierząt. Znajduje się tutaj również biżuteria i pierścień z napisem JP, należący do najwyższego mężczyzny w Islandii, 2 m 34 cm. W skansenie znajdują się typowe domy islandzkie z dachem z darni. Wszystkie zbudowane były tak samo. W przedniej części były pomieszczenia magazynowe, gdzie przechowywano narzędzia do pracy w polu. Następnie był korytarz i odchodzące od niego na lewo i prawo pomieszczenia. Na końcu znajdowało się pomieszczenie do spania. W tym pomieszczeniu mieszkańcy przebywali w ciągu dnia, znajdowało się tam palenisko. W ciągu zimowych wieczorów było ciepło i mieszkańcy mogli wykonywać różne prace. Na terenie skansenu znajduje się również szkoła oraz małe domki, w których mieszkają trolle. Położony w pobliżu miejscowości Vík i Myrdal stanowił do 1918 roku najdalej na południe wysunięty punkt Islandii. Półwysep ten jest jednym z najatrakcyjniejszych na Islandii miejsc do obserwowania ptaków morskich. W lipcu skały Cypla i otaczający go wysepek roją się od nużyków i mew. Nietrudno spotkać tam również maskonury. Dyrholej w sezonie lęgowym od 1 maja do 25 czerwca jest całkowicie zamknięty dla ruchu turystycznego. Zwane pingwinami Arktyki lub papugami północy, maskonury to świetni pływacy i nurkowie. Potrafią nurkować do 60 metrów głębokości. W Polsce, choć nie ma ani jednego żyjącego na wolności, gatunek ten jest pod ścisłą ochroną. W Islandii jest ich najwięcej, bo około 60% światowej populacji. Wyjeżdżamy z miasteczka Vík i Myrdal, jedziemy do Parku Narodowego Skaftafell. Przejeżdżamy przez ciągnącą się między lodowcem a Oceanem Atlantyckim Myrdalsandul, równinę żwiru, strumieni
i Pullawy. Park Narodowy Skaftafello, powierzchni 4500 km2, założony był w 1967 roku. 7 czerwca 2008 razem z Parkiem Narodowym Jökulsárgljúfur został włączony w skład nowo utworzonego Parku Narodowego Vatnajökull. Jest on największym w Europie parkiem narodowym, obejmuje 12% powierzchni Islandii. Wchodzimy na jęzor błękitnego lodowca Svínafellsjökull. Lodowiec ten jest dostępny do penetracji, oczywiście z przewodnikiem i z odpowiednim oprzyrządowaniem. Znajdują się na nim liczne szczeliny i jaskinie lodowe. Dla nas niestety niedostępne. Drodze do laguny lodowcowej Jökulsárló zatrzymujemy się na farmie Hof, gdzie znajduje się jeden z ostatnich torfowych kościółków. W czasach przedchrześcijańskich stała tu świątynia poświęcona Torowi, bogowi nordyckiemu. Później wzniesiono kościół pod wezwaniem świętego Klemensa. Obecny budynek powstał w 1884 roku, a w latach 50. XX wieku został odnowiony. Lagunę tworzą wody topniejącego lodowca, z którego wypływa Jökulsá Bræðimerkursandi. Jest to bodaj najkrótsza rzeka na wyspie, gdyż ma jedynie 1500 metrów długości. Jökulsárló w ciągu ostatnich 30 lat podwoiło powierzchnię do około 18 km2. To oznaka topnienia lodowców. Amfibie, którymi wypływamy na jezioro, pamiętają jeszcze czasy wojny w Wietnamie, ale w tych warunkach wśród gór lodowych spisują się znakomicie. Thank you.
to jeszcze nie koniec atrakcji dnia dzisiejszego. Jedziemy w kierunku hotelu, w którym będziemy nocować. Widoki za szybą autobusu są niezwykle piękne. Przejeżdżamy przez góry Almanaskard we wschodnich fiordach i jedziemy w kierunku miasta Neskaupstad. Na obrzeżach tego miasta będziemy dzisiaj nocować. Z okna podziwiać będziemy panoramiczne widoki na fiord o nazwie Mjøfjordur. Wjechaliśmy na płaskowyż na wysokość 500-600 metrów nad poziom morza. Choć w XIX wieku okolica była zamieszkana, erupcja Aski w 1875 przyczyniła się do niemal zupełnego wyludnienia. W okolicy zwanej Modrudalur stoi Fjaladyrd, najwyżej położona farma na Islandii, 469 metrów nad poziom morza. Zamieszkana już od początków osadnictwa. Stojący przy niej kościółek wybudował w 1949 mieszkający tutaj wówczas John Stefansson. Wyjeżdżamy z miasteczka i jedziemy w kierunku wodospadu Dettifoss. Przejeżdżamy przez drugą co do długości rzekę Islandii, Jökulsárfjöll, około 206 km. Początek rzeki to lodowiec Vatnajökull, a uchodzi do Oceanu Atlantyckiego. Zatrzymujemy się na parkingu i idziemy w kierunku wodospadu. Dettifoss to najpotężniejszy wodospad w Europie. Rzeka Jökulsárfjöll ma w tym miejscu około 100 metrów szerokości, zaś masy wody spadają w dół z progu o wysokości 45 metrów. Zmierzamy teraz w rejon jeziora Mývatn, czyli jeziora muszek. U podnóża góry Namafjall znajduje się magiczne miejsce zwane piekłem. Są to gorące źródła, Hverir. Zachwycające widoki bulgoczących kociołków błotnych, opary wydobywające się z otworów w ziemi oraz kolorowe formacje, do tego mocny zapach siarki w powietrzu, stwarzają wrażenie, że jesteśmy w piekle. Mývatn o powierzchni 37 km kwadratowym to czwarte największe jezioro Islandii. Jego nazwa znaczy dosłownie jezioro muszek. Zbiornik leży na uskoku tektonicznym dzielącym płyty kontynentalne, dlatego jest to region bardzo aktywny sejsmicznie.
Dimmu Borgir to niesamowite miejsce, którego nazwa oznacza czarne miasto lub czarną twierdzę. Jest to pozostałość po jeziorze lawy, powstałym około 2000 lat temu, po erupcji wulkanu Ludensborgi. Wikingowie wierzyli, że żyją tu elfy i trolle. Faktycznie niektóre skały przypominają baśniowe stwory. Spośród skał, słupów, łuków, jaskiń, szczelin i wąwozów można spacerować kilkoma wyznaczonymi szlakami. Godafoss jest nie tylko piękny, ale również ważny ze względu na historię wysp. Po przyjęciu chrześcijaństwa przewodniczący Altingu wyrzucił tu do wody posągi pogańskich bóstw. Stąd wzięła się nazwa kaskady, która oznacza wodospad bogów. Jedziemy do miejscowości Dalvi. Jest tam port położony przy fiordzie Eyjafjörður. Stamtąd popłyniemy w stronę Morza Grenlandzkiego na obserwację wieloryb. Po powrocie do portu skosztujemy ryby z grilla, które sami złowimy. Ryba z grilla, przyrządzona bezpośrednio po złowieniu, to smak niepowtarzalny.
Wracamy do Akureyri, stolicy północnej Islandii, aby pospacerować po głównej ulicy. Po spacerze jedziemy w kierunku kolejnego noclegu, tym razem w Blondus. Po drodze zatrzymamy się w skansenie Glaumber, gdzie zgromadzone są torfowe budynki gospodarczo-mieszkalne, które powstawały na przestrzeni XVIII i XIX wieku. Dom torfowy jest typowym przykładem tradycyjnej architektury islandzkiej. Dachy pokrywano darnią. Rozwartość kąta dachu odgrywała niezmiernie ważną rolę. Jeżeli dach był zbyt stromy, trawa nie zatrzymywała wody i nie rosła. Tradycyjna farma islandzka była złożona z szeregu małych budynków połączonych długim korytarzem. Dostęp do komórek na narzędzia, jak i do kuźni był możliwy jedynie z zewnątrz. Jesteśmy w północnej Islandii. Tutaj bardzo rozpowszechniona jest hodowla koni islandzkich, tak zwanych kucy islandzkich, chociaż z prawdziwymi kucykami nie mają one nic wspólnego. Konie te trafiły na wyspę wraz z wikingami w IX-X wieku. Rozpoczynamy ostatni dzień zwiedzania pięknej Islandii. Wychodzimy na nieczynny już krater wulkanu Grabrok. Jego wysokość to 170 metrów. Ostatnia erupcja Grabroka miała miejsce około 3000 lat temu. Jesteśmy w miejscu, gdzie znajduje się najpotężniejsze źródło termalne w Europie, które pompuje co sekundę 180 litrów wody o temperaturze bliskiej 100 stopni. Źródło służy mieszkańcom pobliskiej miejscowości do pozyskiwania ciepła. Woda z tego źródła jest dostarczana do pobliskiego basenu Borganes. Służy również do ogrzewania pobliskiej szklarki. If you look, you will find. Przed nami dwa ostatnie wodospady, które zobaczymy w Islandii. Wodospad lawowy i wodospad dzieci. Woda, która spływa z wodospadów lawowych, nie pochodzi z podziemnego źródła. Jest to woda z tej samej rzeki Hvita. Wsiąka ona i przesącza się przez tysiącletnie pola porowatej struktury law. Ma stały przepływ około 5 metrów sześciennych na sekundę oraz stałą temperaturę 3,5 stopnia. Za wodospadem lawowym znajduje się wodospad Barnafoss, którego nazwa związana jest z pewną ponurą historią sprzed wielu lat. Dawno temu w położonym w pobliżu wodospadu gospodarstwie mieszkała wdowa z dwójką chłopców. W pewnej wigilii świąt Bożego Narodzenia kobieta udała się na pasterkę do kościoła. Noc była jasna i spokojna, jako że powrót matki przedłużał się, zniecierpliwione dzieci zdecydowały się wyjść jej naprzeciw. Gdy kobieta wróciła, dom stał pusty.
po jej synach pozostały tylko odciśnięte w głębokim śniegu ślady, które wiodły w kierunku rzeki i urywały się na kamiennym łuku nad wodospadem. Załamana swoim odkryciem zrozumiała, że dzieci utonęły. W straszliwej rozpaczy postanowiła zniszczyć wtedy ten naturalny kamienny pomost, tak by już nikt nigdy nie stracił tu życia. Od tego czasu wodospad nazywa się Wodospadem Dzieci. Niewiele jest miejsc o większym znaczeniu dla islandzkiej historii kultury niż Reykholt. Z osadą nierozerwalnie związany jest Snorri Sturluson, najwybitniejszy islandzki pisarz, poeta i naukowiec. Jest to pozostałość po rezydencji Snorriego, słynny Snorralug, czyli zasilany wodami z gorącego źródła okrągły basen, a także tunel łączący go z domem pisarza. W tym budynku działa Snorrastofa, czyli prężny ośrodek studiów mediewistycznych, w którym zorganizowano ciekawe wystawy poświęcone życiu i twórczości Snorriego, historii regionu, a także średniowiecznej Islandii. Przed budynkiem stoi pomnik patrona instytutu, dłuta norweskiego rzeźbiarza Gustava Vigelanda. Przyjechaliśmy do tego samego hotelu w Reykjaviku, w którym nocowaliśmy w pierwszym dniu pobytu na wyspie. Po zakwaterowaniu jedziemy do Błękitnej Laguny. Błękitna Laguna to wyjątkowe kąpielisko. Kąpiel w niebieskiej wodzie jest niezwykłym przeżyciem. Stojące nieopodal budynki elektrowni, której laguna zawdzięcza istnienie, czynią krajobraz jeszcze bardziej niezwykły. Woda w kąpielisku pochodzi z głębokości około 2000 metrów. Dociera najpierw do elektrowni, gdzie oddaje większość ciepła, więc gdy dopływa do laguny, ma temperaturę około 38 do 40 stopni. Wyspa ognia i lodu, groźnych wulkanów i pięknych wodospadów, wspaniałych krajobrazów i zmiennej pogody, wreszcie chyba najważniejsze. Wyspa mieszkańców, którzy z optymizmem patrzą w przyszłość i biorą sprawy we własne ręce. To nie politycy po kryzysie ekonomiczno-politycznym sprzed paru lat rozwiązali problemy, to wszyscy Islandczycy postanowili poprzez internet napisać nową konstytucję i to uczynili bez polityków. Tym samym zbliżyli się do politycznego ideału, do demokracji bezpośredniej, która na Islandii ma ponad tysiącletnią tradycję, bo już w 930 roku zgromadzenie ogólne odbywające się na równinie Þingvellir po raz pierwszy wybrało w bezpośrednim głosowaniu 63 członków parlamentu. Course of repeat,